Dzień dobry, Dorota Mazurek, Świat Zabawek z tej strony. W wyjątkowym dniu, słuchajcie, bo i walentynki, i wszystkiego najlepszego, i środa popielcowa, czyli pełen miks. I właśnie w takim miksowym, zmiksowanym dniu witamy Piotra Kowalskiego, MGA. Dzień dobry, Piotrze. Bardzo miło, dzień dobry, Dorota, dzień dobry Państwu. Ja myślę, że taki dzień i takie dwie okazje, takie zupełnie sprzeczne, to jest też pokazanie Waszej oferty na tym tle super, ponieważ Wy macie strasznie zróżnicowaną ofertę. I żeby nie przedłużać, ja już oddaję głos, bo jak wiecie, Piotr to jest po prostu piguła informacyjna taka, że tylko słuchać. Także oddaję i się już zanurzam w tych informacjach, Piotrze. Bardzo miło, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie Państwu przyjemnie wysłuchać oferty na pierwszą połowę roku z naszej strony. Zawsze ta oferta przedstawiana przez nas jest gdzieś tam rozłożona na poszczególne brandy, także postaram się Państwu o każdym nieco opowiedzieć. Szanowni Państwo, zaczynamy w tym sezonie oczywiście, jak też zwykle, staramy się od Little Tykesa, żeby Państwu przypomnieć produkty kontynuowane i powiedzieć o tych, które powracają lub o tych, które są nowe. I na samym początku mamy produkt numer jeden, czyli nowe autko Cozy Coupé. To jest gdzieś tam pierwszy projekt w tym sezonie, jeżeli chodzi o podstawową formułę auta Cozy Coupé. Możecie Państwo to auto kojarzyć oczywiście z kolorystyki, z reklam przede wszystkim, bo gdzieś tam najczęściej pojawiało się w marketingowych działaniach naszych. Jest to auto, tak jak Państwo widzicie, już z nieco innym układem oczu i tutaj z nieco innymi kołami. Przede wszystkim jest to gdzieś tam ukłon w stronę serialu Cozy Coupé, który jest i funkcjonuje, i to jest jakby pierwsza postać z tego serialu, i w tym sezonie takie auto Cozy Coupé jest w możliwości zakupu jako nowość, więc no chętnie prezentujemy, jak najbardziej z tym w sezonie będziemy działać, tak jak mówię, tutaj zmienia się po prostu szata graficzna produktu i ułożenie przede wszystkim oczu, które są dedykowane pod tą postać, która występuje w serialu. Drugi produkt to w ubiegłym sezonie weszliśmy z częścią naszych produktów w stylu, nazwijmy to, kosmicznym. Mieliśmy w zeszłym sezonie rakietę kosmiczną. W tym sezonie mamy autko Cozy Coupé, nasz Adventure Rover, taki trochę łazik marsjański, można powiedzieć, w tym stylu tworzony. Tutaj macie Państwo zdjęcia. Jest to nieco inny produkt niż wszystkie auta Cozy Coupé, bo rzeczywiście jest trochę bogatszy, ale na podobnych zasadach. Rzeczywiście kierownice, cała aranżacja wewnętrzna tego produktu jest skierowana po to, żeby no, był on skojarzony z formułą penetracji kosmosu, czy gdzieś tam kosmicznych przygód naszych. Także to jest drugi produkt z nowości, jeżeli chodzi o Cozy Coupé, który również w tym sezonie będzie możliwy do zakupu. I przypominam o tym, że no, gdzieś tam pozostaje cały czas kwestia pozostałych naszych autek, które po prostu zwyczajnie działamy, z którymi działamy dalej, kontynuujemy je oczywiście, czyli nasze Cozy Coupé produkowane oczywiście w Polsce, to też warto zaznaczyć, z którymi będziemy działać na wielu polach. To jest oczywiście tylko część wzorów, które mamy w naszym portfolio. Tych wzorów jest oczywiście dużo więcej i dedykowane zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców, więc rzeczywiście pole do wyboru jest dość spore. Podczas zbliżających się targów będziemy oczywiście przekazywać Państwu katalogi, w których no, to portfolio będzie już raczej pełne, będzie można wtedy wybrać konkretne wzory. Idąc dalej z naszymi produktami ogrodowymi, bo tak trzeba podzielić Little Tykesa na taką ogrodówkę outdoor i na import, to tutaj mamy też, chcieliśmy pokazać całe portfolio, mamy też produkty w stylu właśnie aktywności sportowych, przede wszystkim naszym podstawowym produktem jest koszykówka, tu jest koszykówka mniejsza, mamy też oczywiście koszykówkę większą z regulowaną wysokością samego kosza, w środku też jest piłka do gry, także ta zabawka może rosnąć razem z naszym dzieckiem, więc jest no, na dłuższy okres czasu przeznaczona, jak Państwo widzicie, nawet dedykowany wiek to jest od 1,5 do 5 lat, w zależności oczywiście od tego, jak dziecko nam rośnie. W naszej ofercie pojawiają się oczywiście kolejny rok koniki bujaki w trzech odsłonach kolorystycznych, tak jak tutaj Państwo widzicie. Dodatkowo dokładamy w tym sezonie jeszcze pieski bujaki w trzech odsłonach kolorystycznych. Podczas zbliżających się targów ten produkt Państwu również będziemy prezentować. Także nasze bujaki pozostają w tej samej formule. Przypominam, że jest jeszcze jeden bujak w postaci wieloryba. Także też nasz no, podstawowy produkt sprzedażowy, jeżeli chodzi o outdoor. I piaskownica żółw. Piaskownicę żółw będziemy mieć w tym sezonie w trzech odsłonach.
w dwóch podstawowych, czyli w tej, którą tutaj Państwo widzicie, podstawowej, klasycznej kioskownicy Żółw. Produkt naprawdę trwały, jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, jeżeli chodzi o jego kolor. Tutaj nic się nie zmywa, wszystko jest bardzo trwałe. Mamy też drugą piaskownicę, która jest w odsłonie nieco bardziej ciemnego, zielonego koloru, też jest oczywiście w sprzedaży i będziemy mieć także nowość w piaskownicy, która rozkłada się na cztery części, ale o tym może trochę więcej już podczas samych targów. Dodatkowo oczywiście mamy nasze zjeżdżalnie, tutaj jest rzeczywiście zaprezentowana na razie najmniejsza zjeżdżalnia, ale oczywiście tych zjeżdżalni, rozmiarów tych zjeżdżalni mamy dużo, kolorystyka również jest bardzo rozbieżna, więc możemy naprawdę mieć szeroki wybór tego typu produktów. Zjeżdżalnie oczywiście dedykowane od 1,5 roku do 4 lat, w zależności od rozwoju dziecka. I ostatnim produktem outdoorowym, szeroko przez nas prezentowanym, to są nasze stoły wodne, których rok do roku sprzedajemy bardzo dużo, w zależności od, oczywiście od wzoru, dlatego postaraliśmy się tutaj Państwu zaprezentować parę tych wzorów, żebyście Państwo wiedzieli czy pamiętali o tym, że stoły wodne to jest też nasz taki flagowy produkt, jeżeli chodzi o ogrodówkę, czyli o ten sezon, który tak naprawdę przed nami, więc myślę, że tego typu produktu zarówno w sprzedaży internetowej, jak i w sprzedaży detalicznej, myślę, że będą się cieszyły sporym zainteresowaniem. I przechodzimy teraz do drugiej części Little Tykesa, czyli do produktów z importu. Pierwszym produktem oczywiście przez nas kontynuowanym to jest nasz bestseller, sprzedawany cały czas go oczywiście też kontynuujemy, to są nasze dwa chodziki w formule dedykowanej dla chłopców i dla dziewczynek, chodzik oczywiście zielony i różowy. Przypominam tylko, że tutaj chodzik oczywiście działa na baterie, mamy dźwięki, mamy światła i chodzik też jest łatwy w złożeniu, więc zmniejsza nam też powierzchnię jego gdzieś tam przetrzymywania w domu, więc nie musi on być cały czas rozłożony, można go łatwo gdzieś tam skompilować i złożyć i schować gdzieś do szafy. Idąc dalej, centrum sportowe, w którym mamy trzy aktywności, piłkę nożną, kręgle i koszykówkę, tak jak Państwo widzicie w prawym górnym rogu, oczywiście jest możliwość złożenia, tak jak tutaj jest zasugerowane dla ułatwienia przechowywania, można rzeczywiście fajnie sobie to złożyć, trzy piłki w zestawie, liczenie punktów, oczywiście produktu również na baterie, cały czas ten produkt kontynuuje. Activity Garden, bardzo fajny, bardzo ciekawy, duży produkt, może się wydawać ze względu na jego gabaryt, że jest on dedykowany do sprzedaży outdoorowej na zewnątrz, nic bardziej mylnego, jak najbardziej do domu też produkt się nadaje właśnie ze względu na jego konfigurację ułożeniową, możemy sobie zamknąć go w kwadracie, tak jak tu Państwo widzicie, zrobić z niego różnego rodzaju konfiguracje ułożeniowe, zygzak. Produkt zawiera oczywiście serię aktywności, które albo wymagają baterii, albo ich nie wymagają. Produkt zawiera również kulki do tego, żeby je sobie wkładać w poszczególne miejsca, strzelać z nimi właśnie z armatki. Dodatkowo jest to też produkt, w którym mamy drzwiczki, dzięki temu dziecko wchodzi do świata zabawek i wychodzi, można powiedzieć, w zależności, tak jak powiedziałem, od ułożenia. Także Activity Garden naprawdę rozwijający produkt dla dziecka i dużo większy. Nasz kolejny produkt to kosiarka, też oczywiście bestseller, co roku przez nas prezentowany i kontynuowany. Kosiarka nie zawiera baterii, nie są do niej potrzebne. Kosiarka wydaje dźwięki przez samo jeżdżenie, więc dzięki temu jest głośna, jest ciekawa, wydaje dźwięki samej kosiarki. Dodatkowo do tego mamy dozownik do lania paliwa, wszelkiego rodzaju elementy, którymi możemy zmieniać sobie sekwencję jakby poziomu, tak, cięcia na naszej kosiarki i oczywiście całą wajchę do jej odpalania. Tutaj to czarne skrzydło, które tutaj Państwo widzicie, jest oczywiście do montażu osobno, więc możemy sobie też łatwo tą kosiarkę złożyć. I idąc dalej, nasze produkty też idealne do piasku, można powiedzieć, plastikowe auta Dirty Digger. Ja tutaj przypomnę, że rzeczywiście plastik Little Tykesa jest na tyle trwały, że przy wszelkiego rodzaju naprężeniach czy doświadczeniu go wodą, ciężkimi elementami typu właśnie piasek, jak najbardziej fajnie wytrzymują te produkty. Tu mamy cztery nasze bestsellerowe Dirty Diggery, tutaj
bardzo serdecznie zachęcamy do ich zakupu. No jest to idealny moment na to, żeby tego, z tego rodzaju produktami działać w sprzedaży, także to też gdzieś tam nasz podstawowy produkt co roku. No i ich mniejsze odpowiedniki, czyli mniejsze odpowiedniki tych aut, tak jak tutaj Państwo widzicie, nie są zero-jedynkowe, bo mamy dwie wymiany produktowe. Tutaj mamy w środku jeszcze oprócz koparki i wywrotki mamy śmieciarkę i mamy straż pożarną. To są oczywiście mniejsze auta, również z ceną mniej więcej o połowę wobec tych większych, dedykowane oczywiście dla po prostu młodszej grupy wiekowej, żeby dalej te dzieci mogły się bawić, ale Plastic Little Taxa dalej zostaje, sposób wykonania, funkcjonowanie auta, jeżdżą oczywiście na popych, nie mają żadnego napędu, po prostu to są auta gdzieś tam dedykowane, można je zabrać sobie do wody, czy do piasku na plażę, czy bawić się nimi po prostu zwyczajnie w domu. Kolejny produkt z serii aut, no to produkt, który do nas powraca, to są bumper carsy, czyli nasze auta, podwójne auta zdalnie sterowane. Plusem tego produktu jest to, że mamy oczywiście pilot dedykowany do koloru auta, więc nie ma możliwości się pomylić. Oczywiście jak najbardziej sterujemy sobie naszym autem i w zestawie już z wejścia mamy dwa auta, dzięki czemu no, czy my możemy bawić się z naszym dzieckiem, czy gdzieś tam ten zakup jest dedykowany również pod no, większą grupę dzieci, także myślę, że produkt jest szczególnie interesujący. W latach, w którym go prezentowaliśmy, czyli w sezonie F21, rzeczywiście cieszył się sporym zainteresowaniem. Teraz ponownie powróciliśmy do sprzedaży tego produktu, więc myślę, że jest warty zainteresowania. Lawety, tutaj jest przykładowo podana jedna laweta. Oczywiście lawety, tak jak Państwo widzicie, auta w zestawie zawierają. Mamy lawety w trzech odsłonach kolorystycznych, więc to jest jeden z przykładów. Także myślę, że również ciekawa propozycja. No i idąc dalej, kontynuując serię aut czy tego rodzaju produktów, w zeszłym sezonie prezentowaliśmy Państwu serię Nasi Mali Odkrywcy, była to seria Big Adventure, w niej były w poprzednim sezonie trzy produkty, końcówką sezonu doszedł jeszcze czwarty, ja tylko o nich przypomnę, pierwszy to jest nasz produkt Safari, każdy z produktów Big Adventure rozkłada się lub zawiera parę elementów dodatkowych, ten akurat ma gogle zbliżające plus światełka i kompas. Tutaj mamy nasz tutaj łazik marsjański do tutaj penetracji elementów kosmosu i mamy tutaj rzeczywiście magnes, mamy tutaj łapacz plus dodatkowo oczywiście lupę. I w kolejnym produkcie to jest nasz produkt łódź podwodna do penetracji dynamusz. Mamy oczywiście dozownik z wodą, mamy gogle, którymi możemy właśnie sprawdzać sobie dno morza i mamy takie sitko, którym możemy wyławiać sobie nasze skarby, które sobie w tym morzu znajdziemy. I ostatni produkt, który możecie Państwo mniej kojarzyć ze względu na to, że no, termin jego przyjazdu był taki, że tutaj mieliśmy mało czasu, żeby móc go dobrze Państwu zaprezentować. To jest nasz no, detektor metalu. Rzeczywiście jest to produkt największy z tej serii. W środku zawiera się, z tyłu tego produktu zawiera się taki, no, można powiedzieć, taka gruszka w pewnym sensie, w której możemy sobie obracać, czy nasze kamienie, czy części z piaskiem. Mamy też dozownik z wodą, dzięki któremu możemy sobie to wszystko polać, żeby wypłukać piasek i zostawić najważniejsze elementy, jest detektor metalu, no i dwie szpatułki do tego, żeby sobie właśnie te elementy tam nakładać. Więc tyle, jeżeli chodzi o Little Tykesa, to są podstawowe produkty, oczywiście tak jak wspominałem, outdoor, który tutaj Państwu zaznaczałem, to jest tylko mały wycinek tego, co jest możliwe, taka sama sytuacja jest z importem, staraliśmy się przedstawić Państwu najważniejsze produkty na ten sezon, cała reszta oczywiście, czy to w katalogu, czy po kontakcie z nami, będzie do zaprezentowania. Idąc dalej, przechodzimy do produktów Baby Borna i chcielibyśmy tutaj też Państwu pokazać portfolio na szerszy okres czasu. Zaczynamy oczywiście od lalek, czyli lalki przede wszystkim mniejsze, 36-centymetrowe, mniejsze od standardowych bobasów, które mają 43 cm, dalej są w naszej sprzedaży. Przypominam, że teraz będziemy się skupiali jako firma głównie na lalkach, czy na formie przedstawienia lalek w pudełku otwartym, więc będzie to pudełko, w którym lalkę widzimy. Tutaj też uspokajam wszystkich, każdy z tych elementów, czy to będą produkty z lalkami większymi, czy z mniejszymi, wszystkie one zawierają dokładnie taką samą pulę akcesoriów, które były dedykowane w poprzednich sezonach. Te akcesoria są ukryte po prawej stronie tego pudełka, nie widać ich z zewnątrz dla klienta, no ale one są, więc tutaj też warto to klientowi zaznaczać. Przede wszystkim oczywiście dziewczynka, chłopiec,
tutaj te formuły się nie zmieniają, tylko tak jak mówię, sposób podania produktu ulega gdzieś tam zmianie czy odświeżeniu. I idąc dalej, oczywiście do lalek 36 cm dokładamy dwie lalki większe. Ponyland jest lalką nową, oczywiście każda z tych lalek jest dedykowana do swojego własnego świata. To są już starsze siostrzyczki, tak jak Państwo widzicie, z włosami, więc mamy New Look, mamy nowe lalki 36-centymetrowe, pierwsza, najnowsza, no i druga, którą mieliście Państwo okazję spotkać, czy mogliście Państwo mieć możliwość zakupić w poprzednich sezonach, czyli nasza po prostu siostrzyczka Kindergarten z włosami, czyli mamy cztery tak naprawdę pozycje lalek 36 cm, myślę, że warte są zainteresowania. No i tak jak wspominałem, oczywiście lalka podstawowa, która będzie też dedykowana do reklamy. Lalka podstawowa, tutaj ostatnią nową funkcją, którą wprowadziliśmy, no to jest to funkcja, w której po włożeniu smoczka do ust laleczki, po przekręceniu w prawo i w lewo, no w zależności oczywiście od konfiguracji, zamykamy i otwieramy oczy lalce. Więc to jest ostatnia funkcja wprowadzona, więc tych funkcji już finalnie jest 10. Produkt oczywiście, tak jak wspominałem, jest już z otwartym okienkiem, więc widać lalkę, czyli lalka podstawowa zwykła, dziewczynka, chłopiec, dodatkowo oczywiście mamy lalki etniczne, tutaj i dziewczynkę, i od niedawna również chłopca, także są to także produkty w możliwości do zamówienia. I przede wszystkim zmiana, która już nastąpiła w ubiegłym sezonie, ale no wprowadzamy ją mocno i prężnie oczywiście do Państwa informacji na rynek teraz, jest to zmiana naszych siostrzyczek 43-centymetrowych, blondynki i brunetki. Zmiana polega na tym, że lalki mają już większą motorykę ze względu właśnie na to, że zginają się w stawach kolanowych i łokciowych. Jest to, sądzę, że duży plus ze względu właśnie na to, że jakby poziom ruchów, które lalka może wykonać, jest dużo szerszy, więc myślę, że tutaj jest to naprawdę produkt interesujący. Są to oczywiście elementy inne niż poprzednie siostrzyczki i siostrzyczki no już w tej konfiguracji powiedzmy wcześniejszej, więc tutaj jest to myślę nowość, która no, warta jest zainteresowania. No i oczywiście dwa ostatnie produkty. Jeżeli chodzi o takie główne lalki podstawowe z Baby Boarda, no to mamy troszkę tańszą opcję, nasze laleczki do wody, czyli nasze pływaczki, które oczywiście pływają, no właśnie ta motoryka w rękach pozwala im na to, żeby sobie z naszymi dziećmi poprawnie pływały, czy w innych miejscach związanych z wodą. I drugi oczywiście syrenka no z tego tytułu jest dłuższa rzeczywiście ze względu właśnie na swój ogon. Więc to są takie pozycje konkretne. No i tutaj prezentujemy nowy look, nowy wzór akcesoriów tak naprawdę dla nowej lalki, która no, dedykowana będzie bardziej na przyszły sezon, także to jest taka bardziej zapowiedź z naszej strony wobec Państwa, jak będzie no, nowa propozycja kolorystyczna wyglądała. Oczywiście sama lalka pozostaje w niezmienionej konfiguracji. Dodatkowo ostatnim produktem tutaj zaprezentowanym przez nas dzisiaj z Capfa jest miś. Na dzień dzisiejszy tutaj staramy się oczywiście go dla Państwa sprowadzić. Miś w ubiegłym sezonie no, spotkał się z dużą aprobatą. Jest to miś dedykowany dla Babyborna. Miś będzie przyjacielem lalki Babyborn i rzeczywiście będzie no, jej gdzieś tam najbliższą osobą, najbliższym przyjacielem, który zawsze z tą lalką będzie, więc będziemy się starali oczywiście misia Państwu zapewnić do możliwości do zakupów. Miś oczywiście rusza rękami, można wyginać mu również nogi. Przypominam tutaj dla tych z Państwa, którzy o tym może nie wiedzieli, zachęcam oczywiście do oglądania naszego kanału na YouTubie, na którym mamy nasz serial Babyborna. No myślę, że warto zapoznać się z tym serialem. W tym serialu te postacie wymienione przeze mnie też występują, oczywiście w zależności od konkretnego odcinka, także to wszystko jest. Serial jest oczywiście w języku polskim, więc myślę, że warto się tym zainteresować właśnie ze względu na to, że no ta sprzedaż dzięki temu serialowi też może się poruszyć, czy świadomość produktu może poruszyć się do przodu. Przechodząc dalej, już pomijając oczywiście w tym momencie już Little Tykesa i Babyborna, przechodzimy do cennika, czy do serii produktów związanych z cennikiem MGA i zaczynamy oczywiście od produktów na. Tutaj będę raczej mówił o produktach kontynuowanych, te lalki mniejsze, tak jak Państwo tutaj widzicie, są to oczywiście, jest to oczywiście propozycja odpowiednio mniejsza i odpowiednio tańsza, kontynuowana od ubiegłego roku, no i przechodzimy oczywiście na sprzedaż w tym roku.
roku, więc można zakupić tego typu produkty. Nasze małe laleczki, to przypominam, że to są laleczki bardziej miękkie, flokowane, akurat te jeszcze nawet bardziej związane z plastikiem. Przy otwarciu oczywiście mamy konfetti, więc tutaj dalej ta zabawa na pierwotna pozostaje w tej samej formule. Dodatkowo do tych mniejszych laleczek są oczywiście mniejsze plecaki. Każdy plecak zawiera unikatową lalkę, której nie spotkamy w żadnym innym zestawie, w żadnej innej konfiguracji. Plecak zawiera taki pokój, który ma imitować właśnie miejsce dedykowane pod tą lalkę w mniejszej wersji. Dodatkowo mamy jeszcze duży zestaw, który jest dedykowany również do mniejszej lalki i ten zestaw zawiera po prostu dużo więcej akcesoriów. Lalka oczywiście również jest unikatowa i dalej ten produkt kontynuujemy. Większe lalki, które możecie Państwo spotkać, też kontynuowane, to są produkty już z lalkami standardowymi, dużymi i właśnie dzięki temu no, mamy powrót jakby do standardowej, pierwotnej wersji lalek Nanana. I do tych lalek dedykowane są również plecaki, to jest także produkt kontynuowany z ubiegłego sezonu, czyli mamy duży plecak, dużą lalkę i w plecaku oczywiście wszelkiego rodzaju akcesoria, żeby stworzyć już pokój dla naszej lalki. Mamy tam oczywiście łóżko, mamy tam też szafę, na której możemy powiesić nasze akcesoria, więc wszystko w tej samej formule, jeżeli chodzi o Nanana, po prostu produkty zwyczajnie kontynuujemy. Jeżeli chodzi o gamę produktów Rainbow, która oczywiście no, cieszy się dalej powodzeniem i sukcesem z naszej strony, to wprowadzamy nowe produkty, wchodzimy przede wszystkim z produktami Junior High. W tym zwykle możecie Państwo pamiętać, że z juniorkami jakimikolwiek wchodziliśmy na poziomie 6 lalek. W tym sezonie będą to 4 lalki i będą one dedykowane pod piżama party. Tak jak tutaj Państwo widzicie, lalki się, jeżeli chodzi o wzory, powtarzają, więc te kolorystyki czy te nazwy mogliście Państwo oczywiście już wcześniej spotkać. Rzeczywiście to jest zabieg firmy w postaci takiej, że no jeżeli wprowadzamy konkretną serię, czy serię fashion, czy serię właśnie piżama party, no to staramy się przypomnieć poprzednie wzory w innych konfiguracjach. Także juniory, 4 wzory, które tutaj Państwo widzicie w możliwości zakupu w konfiguracji właśnie piżama party. Produkt będzie w reklamie. I nasz korowy produkt drugi na ten sezon z nowości, no to są oczywiście nasze lalki, które dostały w tym sezonie nazwę Classic. Będzie to klasyczne pudełko, klasyczne lalki, oczywiście w nowym odsłonie, w odsłonie nowej ubrankowej. Dodatkowo do każdej lalki w tym sezonie będzie dołączone zwierzątko i do tego zwierzątka będziemy mogli wprowadzić również slime, który w tym zestawie mamy. Oczywiście slime dedykowany pod dany kolor lalki, więc ta kolorystyka czy zwierzątka, czy lalki, czy slime'u no będzie zachowana właśnie w całej zbiorczej kolorystyce danego wzoru. Tak jak Państwo widzicie, wzory również w pewnym sensie się powtarzają, więc no są to znajome dla nas twarze, znane dla nas nazwy produktów, znane dla nas dziewczyny, więc myślę, że jest to ciekawy produkt, podstawowy rzeczywiście na sezon w pierwszej połowie roku. Także tutaj te klasyczne laleczki, tak jak Państwo widzicie w prawym dolnym rogu, mają też nieco odmienny sposób pakowania, więc jest dużo bardziej kolorowy, jeżeli chodzi o sposób pakowania lalek Rainbow i w tym mniej więcej formacie będą no, najnowsze lalki pokazywane i prezentowane od tego roku. Produkty kontynuowane dalej, to tak jak gdzieś tam mogliście Państwo w ubiegłym sezonie spotkać nasze New Friendsy, czyli laleczki o nieco innych gabarytach, jedna jest wyższa, druga jest niższa, jedna ma szersze biodra, chcemy pokazać, że piękno leży w każdej kobiecie i tutaj w każdej no, możliwości, którą tutaj mamy zaprezentowaną, więc mamy 3 wzory, które tu Państwo widzicie, dalej są to produkty kontynuowane na ten sezon i te produkty już, tak jak Państwo możecie zobaczyć, mają nieco inny charakter pakowania, więc jest to taki no, ukłon w stronę właśnie tego sezonu, żeby pokazać, że te opakowania też będą zmieniały swoją formułę. Produkt kolejny kontynuowany, nasz dwupak Sunny i Luna, to są oczywiście bliźniaczki, tylko no, z dwóch różnych szkół, z serii Shadow i z serii Rainbow. Mogliście Państwo ten produkt spotkać, ten produkt dalej kontynuujemy. W serialu, do którego oczywiście zachęcam do oglądania i do gdzieś tam sprawdzania sobie na bieżąco, jakby informacja na temat tego, że są to oczywiście bliźniaczki, jest, więc myślę, że produkt dalej
jest warty zainteresowania właśnie z tego względu. Domek, produkt tutaj, ten produkt jest kontynuowany, tak jak wspominałem w poprzednim sezonie, domek jest nieco bardziej odchudzony, jeżeli chodzi o ilość akcesoriów i z tego względu, no dzięki temu jest też oczywiście tańszy, produkt dedykowany pod każdy rozmiar lalki tak naprawdę, więc myślę, że jak najbardziej do zabawy. Kontynuujemy do wyczerpania zapasów serię Fantastic Fashion, którą możecie Państwo kojarzyć z Bożego Narodzenia. Części z tych produktów też no, finalnie już nie ma, część jest jeszcze do sprzedaży, także tutaj po prostu kontynuujemy sprzedaż, tak jak wspominałem, do wyczerpania zapasów. Seria oczywiście bardzo cieszyła się tutaj dużym zainteresowaniem. Były to lalki modowe, lalki z dodatkowymi akcesoriami w postaci właśnie drugiego stroju, które sobie prezentowały, także myślę, że seria też warta no, zauważenia i podkreślenia no, jej przydatności gdzieś tam do sprzedaży. Lalki Color Create, no to był, no, można powiedzieć, najlepszy produkt w ogóle, myślę, że rynkowo w końcówce roku, o którym myślę, że każdy z Państwa mógłby powiedzieć pozytywne elementy. Te produkty będziemy się starali dla Państwa sprowadzić. Ja je tutaj prezentuję ze względu na to, że nie mamy żadnego terminu podanego konkretnie, w którym te lalki będą do nas przyjeżdżały, więc po prostu zapowiadam, że będziemy się starali dla Państwa te produkty sprowadzić. Przypominam tylko funkcjonalność lalki po standardowej wielkości w białych ubraniach. Do tych lalek jakby dedykowane są specjalne pisaki, dzięki którym możemy na właśnie elementach włosów, ubrania czy ciała lalki malować dowolne wzory. No oczywiście produkt wielokrotnego użytku do wyczerpania jakby no zapasu danego mazaka. Więc produkt naprawdę fajny, no tak jak wspominam, będziemy się starali do Państwa gdzieś tam te produkty jeszcze zorganizować do sprzedaży, ale przypominam, że ten produkt jest, jeżeli on będzie, to oczywiście będzie dalej kontynuowany. Kolejny kontynuowany produkt z Rainbow to jest nasz duży zestaw. Przypomnę tylko, że w dużym zestawie dużym plusem jest to, że jest lalka, jest to lalka Skyler, która rzeczywiście cieszy się niemałym powodzeniem, jeżeli chodzi o sprzedaż wśród klientów. Dodatkowo do tego mamy wszelkiego rodzaju elementy do projektowania naszych strojów i na samym dole tego produktu, jeżeli się Państwo przyjrzycie, możecie Państwo zobaczyć płótna, dzięki którym no właśnie na tym stelażu po lewej stronie tego zdjęcia można sobie upiąć, dociąć czy pozmieniać konkretną kreację dla naszej lalki. Tą kreację możemy sobie również popinać już na samej lalce, czy to lalka, które mamy już zakupione z poprzednich serii, czy na tej właśnie Skyler, którą mamy w zestawie. Jest to no, przede wszystkim zestaw z lalką, więc myślę, że jak najbardziej interesujący element, no i zawsze jest to zestaw bardziej kreatywny właśnie ze względu na to, że możemy sobie te wzory naszych własnych ubrań budować. I produkt nowy, który będzie do nas wchodził mniej więcej w połowie sezonu, w pierwszej połowie roku, są to ubranka. I tu już nie mamy torebek i butów, tak jak w poprzednich sezonach, to już są konkretne ubrania dedykowane dla lalek. Będziemy sposób podania tego produktu będzie w ten sposób, że będziemy już widzieli produkt, który chcemy zakupić, więc konkretne ubranko będzie do wyboru. Ubrania dedykowane głównie pod lalki podstawowej wielkości, no zwyczajnie po prostu na juniory mogą być nieco za duże, ale oczywiście jak najbardziej w możliwości zakupowej, także zachęcamy bardzo mocno do tej no działań z naszymi nowymi wzorami produktów dedykowanych do lalek osobno do zakupu. No i przechodzimy w końcu do naszego, myślę, że wyczekiwanego Lola. Z Lola oczywiście sporo, myślę, fajnych i ciekawych propozycji. Firma stara się być jak najbardziej tutaj coraz szerzej iść w stronę kreatywną, jeżeli chodzi o formę podania produktów. Tak jak wspominałem, ja Państwu będę starał się pokazać produkty, które kontynuujemy i oczywiście same też nowości. Magic Flyers, czyli nasze laleczki latające w trzech odsłonach kolorystycznych, które tutaj Państwo widzicie. Przypomnę funkcjonalność, musimy odpowiednią sekwencją ruchów po włączeniu produktu, odpowiednią sekwencją ruchów przyłożyć rękę do frontu naszego serduszka, czy no naszego tutaj takiego jajeczka i po pewnym czasie, po tym jak się wytrzęsie nasze pudełeczko, wylatuje nam lalka. Lalka przez chwilę lata, żeby latała dalej, no trzeba ją podtrzymywać dłonią, więc schemat myślę, że już Państwu w dużej mierze znany. Produkt cieszył się dużą popularnością na Boże Narodzenie. Dalej go kontynuujemy w tej samej odsłonie kolorystycznej, którą tutaj Państwo widzicie. Przypomnę, w zestawie oczywiście kabel do ładowania również jest.
Produkt dalej, kolejny kontynuowany, to jest nasz duży produkt typu Amazing, czyli w stylu długie otwieranie, dużo niespodzianek i nagród. W środku oczywiście jest mnóstwo kul, niektóre kule otwierają się w formule z piaskiem kinetycznym, niektóre ze slajmem, niektóre są puste, niektóre są z konfetti, więc ciekawość otwierania poszczególnych kul jest rzeczywiście fajna. Dodatkowo oczywiście w kulach możemy trafić no, bardzo różne elementy, od lalek po wszystkie akcesoria do tych lalek i oczywiście mówimy tutaj o głównie o lalkach mniejszych, czyli tych takich dedykowanych pod kulę. Także produkt oczywiście przez nas kontynuowany, zachęcamy do działań sprzedażowych. I zarówno tak jak było w systemie Rainbow, mamy dedykowane ubrania pod lalki, tak tutaj z Zola też kontynuujemy produkt, w którym mamy dane akcesoria pod, uwaga, lalki w kulach, nie lalki duże, tylko lalki w kulach. Oczywiście na każdy rozmiar pasują te ubranka i tak jak Państwo tutaj widzicie, mamy konkretny wzór dla konkretnej lalki, więc tutaj no, to dedykowanie też jest i no, nie ma niespodzianki, więc klient wybiera konkretny produkt, który chciałby po prostu sobie zakupić. No, przepraszam bardzo. I tak, idąc dalej, Sofia Webster to jest produkt na licencji. Sofia Webster to brytyjska projektantka i właśnie we współpracy z nią otworzyliśmy serię lalek z właśnie akcesoriami, no bazującymi właśnie na tej współpracy, więc myślę, że też produkt interesujący, bardzo ładnie podany, jest oczywiście informacja o tym, że Sofia Webster współpracowała przy współtworzeniu tego produktu, myślę, że warty zainteresowania, to też jest produkt kontynuowany z końcówki ubiegłego roku. Nasza pierwsza nowość, którą mamy tutaj w prezentacji, no to są laleczki Hello Kitty. Tak jak Państwo widzicie, no może gdzieś tam na samym produkcie nie ma ogromnych napisów Hello Kitty, bardziej tutaj chodzi nam o aranżację samego produktu, o jego wygląd, jest to no, nieco inna kula niż zwykle, ta kula jest delikatnie większa ze względu właśnie na uszy, które ma, uszy kotkowe, są dwa wzory, które tutaj Państwo widzicie, lalki w bardzo przyjemnej kolorystyce, myślę, że bardzo ładnie podane, bardzo interesujący produkt, który jest w możliwości zakupu od teraz tak naprawdę, więc to jest pierwsza nowość, która myślę, że będzie się cieszyła zainteresowaniem klientów, także zachęcam do działań zakupowych. Kolejny produkt to nasze lalki wielkanocne. Produkty oczywiście sezonowe są u nas standardowo sprzedawane na sezony walentynkowe, wielkanocne, halloweenowe, wakacyjne czy feriowe, więc tutaj staramy się te produkty Państwu prezentować i wprowadzać. Rzeczywiście Wielkanoc cieszy się największym zainteresowaniem z naszej strony. Tutaj też warto dodać, że konkretnie są to przez nas dedykowane lalki, no, głównie na Wielkanoc, ale takiej informacji na samej kuli nie ma, więc również po Wielkanocy te produkty możemy śmiało myślę, że sprzedawać i z nimi działać. Kolorystyka bardzo przyjemna. Też mamy dwa wzory, które tutaj no, już widzimy przy zakupie, który z tych wzorów kupujemy, więc myślę, że rzeczywiście produkty ciekawe i interesujące, związane właśnie z marką też słodkościową Peps. Kolejny produkt z nowości, który oczywiście też będzie w reklamie, to nasze produkty Water Balloon. Tak jak Państwu na początku wspominałem, firma mocno zrobiła krok do przodu, jeżeli chodzi o kolejną funkcjonalność, chociażby kul. Przy tych lalkach mamy, oprócz tego, że oczywiście lalka ma standardowej wielkości lalkę i oczywiście akcesoria do tego, dodatkowo są jeszcze akcesoria w postaci baloników, które nakładamy no, zwykle na warkoczyki, w zależności oczywiście i jaka lalka, tyle warkoczyków, te baloniki sobie tam nakładamy i poprzez usta, odpowiednią oczywiście buteleczką, która jest w zestawie, pompujemy sobie wodą te baloniki. Niektóre z baloników mają pęknąć, niektóre zabierają sobie konfetti, tych baloników jest parę w tym zestawie, niektóre można sobie ponownie napompować, więc myślę, że funkcjonalność jest ciekawa właśnie ze względu na to, że no, tak jak Państwo widzicie na slajdzie, no, wzór tej lalki jest uzależniony od baloników. Oczywiście przy zakupie chociażby trzech kul możemy sobie te baloniki dowolnie pomiędzy lalkami wymieniać i no, wiadomo, przyczepić sobie do tych właśnie warkoczyków. No, w pionowe stędy, to po prostu dlatego są dwa slajdy, ze względu na to, że zwykle mamy sprzedaż możliwą w zakupie w stędach półkowych i w stędach pionowych, zmienia się po prostu ilość i forma podania produktu.
Kolejna nowość w tym sezonie to nasze Baby Bundle, jak sama nazwa już wskazuje, Baby, czyli bobasy, nasze mniejsze leleczki, które mają zamknięte oczy, trzeba sobie te oczy zmyć. Przy otwarciu produktu należy go polać wodą i wtedy gdzieś tam ta pierwsza warstwa nam schodzi. Zwykle w tym zestawie mamy dwa bobasy, możemy również trafić trzy bobasy, czyli trojaczki, także to jest nasz bonus. Plus nie wiemy, w którym oczywiście, w której formule są które lalki, jest to dla nas ukryte, więc no tak naprawdę na chwilę trafię, możemy trafić trojaczki, przynajmniej dwie laleczki bubasy są w zestawie, oczywiście bubasy no, przychodzą nam na świat i możemy się nimi zajmować, także bardzo myślę fajny, ciekawy produkt. Produkt jest oczywiście odpowiednio mniejszy niż duża kula, no właśnie ze względu na to, że są to mniejsze lalki, no ale przypominam, są to lalki bubasy, a nie figurki bobasy, także myślę, że też ważna informacja z tej strony. Jeżeli chodzi o produkty kontynuowane dalej, to kontynuujemy nasze mini surprise LOL, to są nasze mniejsze laleczki i tu akurat, no, ja tak jak wcześniej wspominałem, że w poprzednim produkcie mamy lalki, to tutaj już mamy figurki. Do kolekcjonowania figurki mają taki plus, że mają swój domek właśnie stworzony z kuli, więc no, w tym domku mieszkają i w tym domku możemy się nimi bawić. Produkt kontynuowany. Nasze nowe lalki OMG, są to tak naprawdę no, jedyne lalki duże OMG w pełnej odsłonie, w pełnych zestawach. Są to trzy wzory, które tutaj Państwo widzicie. Dwa z nich mogliście Państwo kojarzyć z ubiegłych sezonów po prostu z nazwy, Candelicious Kitty K. Te lalki z nazwy były, oczywiście teraz są pokazane w nowej konfiguracji, więc tak naprawdę są to dla nas nowe lalki. No i Pinky Pops to oczywiście też kolejna propozycja. Lalki, tak jak Państwo widzicie, zawierają no, takie swoje zestawy, czy do robienia lodów, szejków, nie, tego typu elementy, z tym, że w tych zestawach, w tych lodówkach, które tu Państwo widzicie, są no takie miniaturowe próbniki do paznokci. W każdym z tych zestawów są również elementy, którymi możemy te paznokcie sobie ozdabiać, więc możemy sobie stworzyć własne wzory naszych paznokci. Dodatkowo te elementy, które są w zestawie, te naklejki, wszelkiego rodzaju ozdabniacze, możemy zastosować również i na swoje paznokcie. No dlatego seria nazywa się oczywiście OMG Sweet Nails, słodkościowe nasze pazurki. Także tutaj produkt oczywiście w reklamie, trzy wzory, które tutaj Państwo widzicie. Myślę, że produkt rzeczywiście szczególnie warty zainteresowania. Kolejne produkty kontynuowane to nasze dwa duże zestawy z lalką, bo tu warto dodać rzeczywiście, że te zestawy zawierają lalkę. No, u siebie to jest nasz zestaw do gotowania, czyli laleczka z akcesoriami i z kuchnią, w której możemy sobie przygotowywać nasze jedzenie. Tutaj nasz dinner jest oczywiście w zestawie laleczka i drugi zestaw, nasza pani weterynarz, oprócz oczywiście elementów i całego przyrządowania do zajmowania się zwierzakami, mamy dodatkowo zwierzaka w zestawie, więc to też jest no, element, myślę, że ciekawy, że mamy zwierzaka, którym się właśnie będzie ta lalka zajmowała. Kolejna nowość, którą wprowadzamy, to oczywiście nowe lalki Twins, jak co mniej więcej sezon staramy się te Twinsy Państwu odświeżać i nowe produkty dawać, konfiguracja pozostaje w podobnej formie lalki, 15 akcesoriów do tego, wzory, które tutaj Państwo widzicie, myślę, że są jak najbardziej przyjemne, więc no Twinsy rzeczywiście na ten sezon produkt jak najbardziej podstawowy do działań handlowych. Produkty dalej kontynuowane, nasze serie laleczek z podstawową kolorystyką różową, najbardziej interesującą na sezon 707, po prostu nasze laleczki w kolejnej odsłonie kul, produkty kontynuujemy i kontynuujemy również serię laleczek słodkościowych na licencji Haribo, będą to przede wszystkim kule, które mogliście już Państwo spotkać w poprzednim sezonie, oczywiście tak jak wspominałem też i w poprzednich prezentacjach, nie ma tam żadnych żelków, żadnych słodkości, wszystkie wzory są aranżowane na podobny wzór jak żelki Haribo, więc tutaj bardziej chodzi o rzeczywiście no, zapożyczenie pewnego rodzaju wzorów, kolorystyki, ułożenia i nazwijmy to smaków właśnie w postaci chociażby torebek czy shakerów. Kolejnym produktem w serii Haribo to są nasze laleczki Twins,
No i przepraszam, jedna laleczka Twins, 15 akcesoriów, rzeczywiście kolorystyka bardzo przyjemna, bardzo taka słodkościowa, więc produkt dalej oczywiście kontynuujemy. Nasza walizka, walizka zawiera 3 laleczki, których nie możemy trafić w żadnym innym zestawie z kulami, więc to są 3 unikatowe lalki, oczywiście lalki z akcesoriami, to jest cały miks w tej walizce, no i nasze wrapy, to jest oczywiście no, gdzieś tam jedyny wrap w sezonie, który funkcjonował. Więc myślę, że dalej warty jest zainteresowania ze względu chociażby właśnie na sposób jego podania, na ten baton. Oczywiście laleczki w środku, tam mamy laleczkę i dużo więcej akcesoriów. Oczywiście laleczki no, z kul i z wrapów się nie powtarzają, więc są to zupełnie inne wzory, zupełnie pod inne jakby no, żelki Haribo dedykowane. No i ostatni produkt z serii Haribo, nasz największy produkt, tutaj mamy saszetki, te saszetki są podzielone na saszetki z lalkami na samej górze, saszetki ze zwierzątkami w środku i saszetki z akcesoriami do jednych i drugich na samym dole. Więc to jest produkt po prostu zawierający dużo więcej niespodzianek i rzeczywiście no, tak jak saszetka prezentuje taką lalkę, czy takie akcesorium akurat są niewiadome, ale czy takie lalki, czy takie zwierzątka w zestawie tym są. Produkt na licencji nowy, na licencji Crayola, to jest produkt najnowszy w tym sezonie, jeżeli chodzi no, o gdzieś tam system, nazwijmy to wrapa, chociaż tak jak Państwo widzicie, jak wrap do końca nie wygląda, bo wygląda jak duża kredka. Po otwarciu produktu mamy lalkę z akcesoriami i dodatkowo z kredkami Crayoli, którymi możemy sobie narysować, czy może bardziej ozdobić w kolory naszą taką tekturkową, czy bardziej papierową kładkę, którą możemy sobie nałożyć jako sukienkę na naszą lalkę od strony głowy. Więc najpierw kolorujemy sobie naszą sukienkę, a potem ją na lalkę nakładamy. Oczywiście lalka z akcesoriami w środku jest, dzięki temu, że są właśnie kredki w środku, tych akcesoriów jest 30. Więc rzeczywiście produkt myślę, że interesujący właśnie na licencji Crayoli na ten sezon. Kolejna nowość to są nasze laleczki z urodzinowym tortem, urodzinowym ciastem. A dlaczego z ciastem? Właśnie dlatego, że z zestawu, które mamy w środku, tworzymy sobie te sukieneczki, które tutaj Państwo widzicie. Tą sukienkę najpierw musimy utworzyć, a potem lalkę na tą sukienkę nałożyć, dzięki czemu ma swoją własną ciasteczkową odsłonę. Oczywiście sposób podania, tak jak tutaj na samym środku widzicie Państwo, produkt końcowy po utworzeniu, tak wygląda w kuli, można go sobie przedstawić w ten sposób, można go położyć na podkładce, która jest oczywiście w zestawie i po lewej stronie na wstędzie, który tutaj Państwo widzicie, widać mniej więcej na czym polega system. W środku mamy serię proszków, w zależności oczywiście od zakupu różnych kul, możemy sobie te kolory pomieszać. Są oczywiście w zestawie również ozdobniki, kropki, gwiazdki, czekoladki, które możemy sobie przykleić na nasz zestaw od strony zewnętrznej i po wyrobieniu tego proszku, no właśnie tworzy nam się taka masa w formule, w takim stelażu, w formule właśnie naszej sukienki dla laleczki z otworem w środku, na którym właśnie możemy tą laleczkę nałożyć. Także rzeczywiście ciekawy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie produkt, jest to gdzieś tam znowu kolejna odsłona lalki, z którą coś się dzieje, oprócz tego, że ją tylko i wyłącznie kolekcjonujemy. Także myślę, że ta ciekawość właśnie sprawia, że nasze nowe kule naprawdę, no, myślę, że będą konkurencyjne na rynku. No, kolejny produkt, który kontynuujemy w tym sezonie, to będą to laleczki cheerleaderki, czyli seria sportowa. W okresie przedolimpiadowym będą no, jeszcze laleczki gimnastyczki, także tutaj seria sportowa jak najbardziej jest dalej przez nas kontynuowana, czy tak jak duże lalki w dwóch odsłonach, czyli koszykarka i tenisistka pozostają dalej w możliwości sprzedażowej. Bestseller ubiegłego roku, to myślę, że w dużej mierze Bobby Surprise, jeżeli chodzi o formułę lalek z kulami, lalek w kulach, produkt, który oczywiście dalej kontynuujemy. Myślę, że cieszy się rzeczywiście sporym zainteresowaniem wśród klientów. Państwo też o to pytacie, więc ten produkt przypomnę tylko, też ciekawy z funkcjonalnością już od ubiegłego sezonu. Trzeba do środka produktu, do naszej kuli od góry wlać wodę i po pewnym czasie
proszek, który jest w środku, rozrabia się z wodą i powoduje nam bąbelki. Tak jak tutaj na dolnym elemencie widzicie Państwo, w dolnych elementach slajdu, to jest właśnie cała sekwencja przechodzenia tej wody przez naszą laleczkę. Tak naprawdę za pomocą tej piany i wody wypłukujemy naszą lalkę z naszego zestawu razem z akcesoriami, więc no, jest rzeczywiście no, mniej tych papierków, tego typu rzeczy do otwierania, ponieważ właśnie mamy w środku proszek, który ma nam stworzyć się po zmieszaniu z wodą jako bąbelki. I dalej w sprzedaży kontynuujemy lalkę podstawową i walizkę. Walizka oczywiście zawiera więcej lalek, są to 3 lalki, jest to lalka standardowa, taka jak w kuli i są to dodatkowo zwierzątka. Oczywiście tutaj po prostu tego płukania czy tej piany jest zwyczajnie więcej ze względu na to, że po prostu są to 3 pozycje z akcesoriami. Kolejny produkt kontynuowany to nasza seria Swap, czyli przypomnę tutaj, to jest seria, w której wymieniamy sobie nasze twarze z lalkami, jeżeli chodzi o lalki w kulach, tak jak Państwo tutaj widzicie, można te twarze dowolnie wymieniać w tym zestawie, tutaj jest gra z emocjami, działania na zasadach emocji, pokazywanie tych emocji, więc taki zestaw rozpoczęliśmy od kul, czyli przechodząc dalej mamy również Twinsy. Twinsy nie wymieniają twarzy, tylko twinsy wymieniają już głowy, dzięki czemu widzicie Państwo tutaj różnicę, jak wygląda lalka wcześniej i później, w zależności od tego, jaką głowę wymieniamy. Możliwość wymiany głowy jest tutaj tylko i wyłącznie w tych zestawach, także tylko z tymi lalkami te głowy będzie można wymieniać. Oczywiście głowy mamy również osobno do zakupu, dedykowane w różnych konfiguracjach, tak jak tutaj Państwo widzicie. I to jest przedstawiona cała seria głów w możliwości oczywiście do zakupu właśnie do tych zestawów z lalką Twins. To tak naprawdę głowa, no bardziej nawet po piersie można powiedzieć, które oczywiście jest do wymiany pomiędzy właśnie tą serią. Także seria Swap dalej jest przez nas kontynuowana w tym sezonie. Kolejny produkt kontynuowany, który w mojej ocenie jest to najcięższa kula LOL, jaką do tej pory dotykałem, czy jaką kiedykolwiek trzymałem, ze względu właśnie na to, że w środku mamy no, ala taki piasek kinetyczny, taką strukturę, dzięki której możemy stworzyć sobie dodatkową właśnie czuprynę, dodatkowe włosy dla naszych laleczek. Standardowo laleczki w kulach mają włosy gumowe. Jak mogliście Państwo zobaczyć w poprzednich sezonach, ten produkt ma dodatkowy element w postaci właśnie tego piasku, który możemy sobie wrzucić do naszego stelaża i tym stelażem sobie przez utrzymanie go przez chwilę w zbitej masie możemy sobie utworzyć nasz nowy look, jeżeli chodzi o włosy dla naszej laleczki. Oczywiście w zależności od wzoru możemy sobie do dowolnych zestawów dobierać dowolne piaski, możemy sobie je łączyć ze sobą, także tutaj temat jest dowolny. No i z większych zestawów kontynuujemy dalej nasze autko City Cruiser. Jest to rzeczywiście autko, które jest dedykowane pod każdy rozmiar lalki, ze względu na to, że z przodu rzeczywiście ma dużo miejsca na nogi, więc lalkę większą również tam włożymy. W zestawie, tak jak Państwo na dole widzicie, mamy jedną lalkę. Ta lalka jest wielkościowo taka jak lalka w kuli. Auto jeździ, ma ruchome pasy, oczywiście jeździ na popych, nie jest zdalnie sterowany, no ale właśnie ze względu na to, że jest lalka w środku, myślę, że jest to dalej produkt mocno interesujący. I produkty większe, które kontynuujemy, możecie Państwo je znać z ubiegłych sezonów, to jest nasz salon spa, nasz mini market, można powiedzieć, który ma konfigurację 360 stopni, więc możemy sobie go dowolnie rozkładać, tak jak Activity Garden z Little Tykesa. Także tutaj fajne, że taka funkcjonalność pozostała. Kontynuowany domek, tak jak wspominałem przy domku Rainbow, też jest to formuła nieco bardziej odchudzona ze względu właśnie na ilość akcesoriów w środku. Już środek nie jest ruchomy, winda po prawej stronie jest zupełnie inaczej skonstruowana, ale produkt jak najbardziej dalej funkcjonalny pod każdy rozmiar lalki. Lalek oczywiście duże zestawy nie zawierają. I ostatni domek, który prezentujemy, ten domek jest bezpośrednio związany z serią najcięższych, tak jak wspominałem, moim zdaniem kul Squishsanda, czyli z tymi piaskami do utworzenia sobie naszych fryzur. Domek jest specjalnie dedykowany pod te zestawy, domek dedykowany do zabawy tak naprawdę lalkami w kulach. Tutaj trzeba to, myślę, że podkreślić. Oczywiście w samym domku, oprócz domku i akcesoriów,
też są zawarte piaski, za pomocą których możemy się bawić z naszymi lalkami, więc dlatego ten produkt jest bezpośrednio związany właśnie z kularami. Tyle o LOL-u. Przechodząc dalej, Szanowni Państwo, przechodzimy do serii Fluffy Stuffy, z produktu, który również możecie Państwo kojarzyć. To jest nowa seria, którą wprowadzaliśmy w okresie bożonarodzeniowym, czy w okresie po prostu drugiej połowy ubiegłego roku. I przypomnę, te produkty na dzień dzisiejszy kontynuujemy. Są oczywiście plany na rozszerzanie tej serii dalej, no ale to głównie przy okresie bożonarodzeniowym przyszłego roku, czyli na drugą połowę roku. W tym sezonie jak najbardziej produkty kontynuujemy. Myślę, że są to ciekawe produkty. Przypomnę tylko, to są tak naprawdę pluszaki, które zawierają... Każdy pluszak z tego zestawu, czy to mniejszy, czy większy, bo mamy dwie odsłony wielkościowe, tutaj prezentuję Państwu mniejsze pluszaki, ma pierwszą warstwę włosów, które są do wyrwania. Produkt sensoryczny, bo tutaj można śmiało sobie wyrywać te włoski z naszej laleczki, wręcz nawet jest to pożądane, żeby uzyskać efekt w postaci naszego finalnego pluszaka już z inną odmianą kolorystyczną. Tak jak tutaj możecie Państwo zobaczyć, Three Ways to Play, trzy elementy do zabawy, trzy jakby funkcje, sekwencje do zabawy. Najpierw wyciągamy naszego pluszaka z takiego plastikowego pudełeczka, ono jest bardzo mocno elastyczne, obrywamy go z tej pierwszej warstwy włosia, to włosie chowamy sobie do tego pudełeczka, dzięki czemu mamy naszego kolekcjonerskiego pluszaka, którego oberwaliśmy, w tej formule jest on pokazany i mamy finalnego pluszaka, którym możemy się bawić po oberwaniu. Tutaj jest pewna niewiadoma, jeżeli chodzi o kolorystykę tego, jak będzie wyglądał nasz wzór, bo może on mieć jakby podstawę włosów nieco inną, więc możemy trafić chmurkę czy tutaj jednorożca w dwóch odsłonach kolorystycznych finalnie. Także myślę, że dodatkowo sprawia to, że ten produkt jest tym bardziej ciekawszy. Tak jak wspominałem, są dwie wielkości, wielkość, którą tutaj Państwo widzicie. Staramy się zwykle podawać te produkty, przynajmniej te mniejsze, w takich szerokich stendach. No to jest stend, który mniej więcej zajmuje całą szerokość regału, no ale tak jak Państwo widzicie, prezentuje się na tyle ciekawie, że rzeczywiście dla klienta wygląda to dużo lepiej, jeżeli chodzi o sposób odbierania produktu. Oczywiście w stendzie jest również miniaturowe, są również zaproponowane, jest zaproponowany miniaturowy wzornik, który pokazuje właśnie sekwencję działań z tym produktem, czyli najpierw produkt do wyjęcia, potem produkt po oberwaniu i trzeci wzór, który mamy, to wszystko, co oberwaliśmy z produktu, włożone właśnie do tego schematu plastikowego, z którego produkt wyjęliśmy. Tak jak wspominałem, mniejsze lalki, tutaj chodzi o sposób pakowania, szersze i węższe. No i ostatnim slajdem są tutaj największe laleczki, czyli dużo większy produkt, no myślę, że trzykrotnie większe niż te mniejsze. Tam jest naprawdę dużo zabawy i dużo czasu zajmuje oberwanie tego produktu. Tam mamy pięć wzorów, sześć w kartonie. Sześć wzorów w kartonie, więc tutaj myślę, że rzeczywiście fajne produkty. Seria Fluffy myślę, że będzie dalej ciekawą opcją zakupową. Jeżeli chodzi o Miniversa, no to przypominam Państwu, Miniverse to nasze produkty kreatywne, dedykowane dla nieco innych grup wiekowych, bardziej do Kids Adults, czyli do albo starszych dzieci, albo już dla dorosłych. I te produkty przede wszystkim związane są z tworzeniem, z wytwarzaniem sobie właśnie za pomocą poszczególnych elementów w tych produktach swoich własnych kolekcjonerskich elementów. I w zależności od danej serii jest to oczywiście podzielone na poziomy, co wytwarzamy. I pierwszy produkt, który kontynuujemy, te produkty oczywiście były w zeszłym sezonie wprowadzone, możecie Państwo je kojarzyć i również gdzieś tam może nawet wyrabiać, mam nadzieję, bo to rzeczywiście jest ciekawe i fajne doświadczenie, w jaki sposób to robić. Pierwsza seria, którą tutaj prezentujemy, to seria Lifestyle, czyli produkty życiowe do domu, standardowo to jest oczywiście co zestaw zmieniane, w tym sezonie będziemy mieć dalej kontynuację naszych kwiatów, różnego rodzaju elementów, które ozdabiają nasze domy, więc to wszystko możemy sobie wytworzyć. Dalej kolejny lifestyle, to będzie już dedykowany jako po prostu kolejna seria elementów do domu,
home, tutaj znowu kolejne elementy, które są dedykowane do domu bardziej w formule ozdobników, czy swego rodzaju figurek, czy oczywiście kolejnej serii kwiatów w wazonach chociażby, które tutaj Państwo widzicie, także rzeczywiście pierwsza seria jest dedykowana głównie do takiego życiowego stylu życia. I nasze podstawowe produkty to oczywiście kafe i dinner, czyli dwie formuły, w których wytwarzamy sobie elementy kawiarniowe i elementy jedzeniowe. Oczywiście są to nowe formy. Przypomnę tylko sposób tworzenia. W każdym z tych produktów mamy konkretną oczywiście instrukcję, jak produkt wytworzyć. W środku nie wiemy tak naprawdę, na co trafimy, bo każdy produkt jest oznaczony podobnie, więc pozostaje nam schemat niespodzianki i każdy z tych produktów musimy utworzyć oczywiście w odpowiedniej sekwencji. Każdy z tych produktów zawiera również taką substancję, którą trzeba sobie polać całość, żeby ona mogła nam zastygnąć. Żeby ona zastygła, co jest potrzebne? Przede wszystkim najlepiej użyć wtedy światła UV, które no, wystarczy tak naprawdę chwila, żeby to UV spowodowało nam zastygnięcie tej masy. Jeżeli takiej lampy czy tego typu światła nie możemy uzyskać, to wystarczy jakby podgrzać czy skierować lampkę czy światło po prostu zwyczajne na ten produkt, tylko wymaga to po prostu nieco więcej czasu do zastygnięcia tego produktu. I taka sama sytuacja jest we wszystkich konfiguracjach kul, w zależności od tego, co sobie chcemy wytworzyć. Także kafe i dinner, no podstawowe rzeczywiście elementy kawiarniowe, jedzeniowe w nowych odsłonach, także jak najbardziej produkty kontynuowane. No i szczególnie ciekawy produkt, jeżeli chodzi o zestaw, który też jest kontynuowany, wprowadzaliśmy go w zeszłym sezonie i myślę, że stanie się on, czy już staje się on podstawowym wyborem do kuli. Jest to zestaw z kuchnią i na dzień dzisiejszy jest to jedyny zestaw, który zawiera w sobie w środku element właśnie lampy UV. W piekarniku, w tym zestawie kuchniowym mamy właśnie możliwość wytworzenia czy podgrzania, nazwijmy to, oświetlenia naszego produktu promieniami UV, ponieważ jest to w zestawie, więc myślę, że jest to taki no, ciekawy sposób uzupełnienia naszej zabawy kulami, jeżeli tych kul już mamy parę i chcemy je dalej kolekcjonować. Dodatkowo oczywiście w zestawie są różnego rodzaju inne elementy do utworzenia kolejnych wzorów naszych potraw, więc no tutaj ta kuchnia myślę, że jest rzeczywiście no nieodzowną częścią konfiguracji razem z kulami, przede wszystkim kafe i dinner. Dodatkowe duże zestawy, które kontynuujemy, to przede wszystkim multipack, czyli no mniejszy zestaw z dodatkowymi akcesoriami do utworzenia, jest ich około 30. Tak jak Państwo widzicie, zestaw jest pokazany na zewnątrz, więc widzimy, jakie elementy mamy w środku. Są to zarówno substancje do jakby zasklepiania całości, jak i podstawki, na których możemy utworzyć nasze jedzenie, przez kolejne elementy same jedzeniowe. Możemy oczywiście z danej kuli wymieniać sobie nasze dodatki w zależności od tego, ile użyliśmy chociażby, nie wiem, papryk czy ozdobników do ciast, więc możemy sobie dowolnie tego używać, no w zależności ile na dany produkt po prostu tych elementów zużyjemy. Kolejny duży zestaw, no to już zestaw po prostu zawierający dużo więcej akcesoriów, pełny zestaw i tutaj już mamy konkretne sekwencje jedzeniowe i no i właśnie te ozdobne, o których Państwu wspominałem. No i mamy dodatkowe dwa produkty, poza tymi wspomnianymi, kontynuowanymi w nowych odsłonach, w nowych seriach, w nowych wzorach, produkty sezonowe. Pierwszy no, nazwany jest oczywiście Valentine's Day, aczkolwiek, Szanowni Państwo, tutaj mamy oczywiście wzory, no można powiedzieć, dedykowane na same walentynki, ale nie tylko, bo przede wszystkim chodzi tutaj o słodkości, o ciasta. Tutaj mamy też podane jako przykład kwiaty, ale to możemy oczywiście stosować cały czas. Nie jest to produkt tylko i wyłącznie sezonowy pod walentynki. Jest to produkt, który śmiało możemy kontynuować. Przede wszystkim bardzo przyjemna kolorystyka i bardzo ciekawe wzory. Rzeczywiście w tych, nazwijmy to, półsezonowych elementach te wzory są wyjątkowo dopracowane, żeby no nie były kojarzone tylko na przykład z serią kafe czy z serią dinner, tylko właśnie z unikatową, poza konkurencyjną, dodatkową serią. Także myślę, że to jest rzeczywiście ciekawy produkt i
na produkcie też nie ma informacji na temat tego, że no jest to Valentine's, tak, że to jest walentynkowy czas. Jest to po prostu kolejna kula z odsłonami, akurat tutaj no, można powiedzieć bardziej cukierkowymi, bardziej słodkościowymi, więc myślę, że jest to naprawdę interesujący produkt, chociażby przez sposób jego podania, tak jak Państwo widzicie, kula naprawdę dla oczu jest też przyjemna, jeżeli chodzi o wzór. I kolejny produkt dedykowany na, tutaj na serię no, wiosenną tak naprawdę. I mamy tutaj elementy rzeczywiście również słodkościowe, ale już bardziej w stylu babeczek, pełniejszych ciast. Dodatkowo, tak jak możecie Państwo zobaczyć w lewym górnej części zdjęcia, mamy również czekoladę na licencji Willy Wonki. No i mamy na przykład koszyczek wielkanocny w środku razem z króliczkiem i innymi elementami właśnie do koszyka wielkanocnego. Kolorystyka również przyjemna, więc myślę, że tego typu produkty no gdzieś tam będą ciekawe na rynku. Tak jak Państwo widzicie, rzeczywiście wiosenne wzory, jeżeli chodzi o ten system tego produktu. I szanowni Państwo, to wszystko, jeżeli myślę, że wszystko, albo przynajmniej większość rzeczy, o których powinniście Państwo wiedzieć na ten sezon. Z nowości na pewno przekazałem Państwu wszystkie najważniejsze informacje. Tak jak wspominałem, chociażby przy Little Tykesie czy przy Baby Bornie, mamy oczywiście te serie dużo bardziej rozwinięte, mamy pełnię akcesoriów do tego, więc czy to przy okazji zbliżających się targów, czy przy okazji kontaktu z nami, czy z dystrybutorami, zachęcamy do pytań i do no jakby szerszego zainteresowania się całą naszą ofertą. A z tych podstawowych rzeczy mam nadzieję, że to wszystko. Skoro już tak mówiłaś o tych pytaniach, więc przejdźmy do sesji, ponieważ to jest amerykańska firma Q&A. Ja zrobię to Q, ty zrobisz ten A. Super, będę bardzo wdzięczny, bo szanowni Państwo, nie odpaliłem sobie czatu podczas naszego webinaru, więc także nawet nie widziałem. Tak, przepraszam, czyli pytania i odpowiedzi. Zanim jednak pytania, to nie wiem, czy wspominałeś, a obiło mi się o uszy w Norymberdze, że będzie nowy film Lola w tym roku. Tak jest jak najbardziej, ale no jakby co do jakby szerszych informacji na ten temat, no to jeszcze tutaj czekamy, to jest na razie zapowiedź, ale tak, ma być oczywiście nowy film Lola, z tym, że no konkretne terminy jeszcze są no może nie do końca. Tak, i to drodzy Państwo, będą te malutkie Lole w tym filmie, z tego co wiem, więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę w kontekście tych serii nowych, małych, tak, lolowych. Tak jak Państwo widzicie, nawet schemat jakby założeń Lola jest szerszy, jeżeli chodzi o kule i nie pozostaje tylko i wyłącznie na kolekcjonowaniu tych kul. Więc rzeczywiście te kule no, mają mieć za zadanie dużo szerszej i ciekawszej zabawy z nimi, a nie tylko właśnie kolejnego ich kolekcjonowania. Więc no, rzeczywiście ta sekwencja działań z kulami, jak możecie Państwo zauważyć, z lalek OMG tak naprawdę mamy trzy wzory tylko na ten sezon, w pierwszej połowie roku, więc rzeczywiście nałożenie ze strony firmy jest powrót, czy może powrót to może złe słowo, ale rzeczywiście bardziej kontynuacja i rozszerzanie sekwencji kul w nowych odsłonach, w nowych wzorach, w nowych formatach zabawy. To przejdźmy do pytania, już może wybiorę a propos tych małych loli, bo jest takie pytanie, czy ta sukienka jest trwała? To chyba dotyczyło tej sukienki, którą tworzymy z piany. Tak, to jest jednorazowy zabieg. Jeżeli chodzi czy ona tam sobie tak stoi, czy ona gdzieś tam się rozpuszcza? Czy się rozpuszcza w ten sposób? Powiem Państwu tak, mamy zrobiony wzór, który też miałem okazję zobaczyć, do tej pory nam się nie rozpuścił, więc rzeczywiście jest to produkt trwały i jakby funkcjonuje jako ten jeden raz utworzony wzór sukienki. Drugie pytanie to też lolowe, bo jest, jak duża jest kula? I to pytanie pojawiło się w momencie, kiedy mówiłeś o tej kuli, w której lalki brały kąpiel, tam się rozpuszczały, czyli to o tej dużej kuli. Jeszcze raz, przepraszam, pytanko. Bo chodzi, pytało nie było, jak duża jest ta kula. I to pytanie pojawiło się przy tej kuli, wiesz, takiej. Bubbly surprise. Na 90% do Wabisu Price chodziło. Więc tak, to jest standardowa wielkość kuli, więc no tutaj taka sama jak wszystkie inne. Wszystkie kule oprócz Baby Bundle, o których mówiłem, czyli tych bobaskowych, są w tych samych wielkościach mniej więcej. Taka sama również jest wielkość lalki w tej kuli, czy ilość akcesoriów w tych kulach, więc tutaj pozostaje to w tej samej formule, tylko tak jak wspominałem, w tym sezonie Baby Bundle, czyli nasze miniaturowe laleczki, to są rzeczywiście kule mniejsze, bo zawierają mniejsze laleczki, a
a cała reszta pozostaje no, w bardzo podobnej wielkości, tam dosłownie naprawdę różnice są nieduże, tak jak wspominałem na przykład przy Hello Kitty, wielkość kuli różni się o uszy tak naprawdę, tak? Czy gdzieś tam ciężkość może kuli, tak? W zależności od tego, co jest w zestawie, czy w Squishsandzie kula jest cięższa, ale jeżeli chodzi o wielkość, jest to taka sama wielkość, mniej więcej. To dobrze wspomniałeś o Hello Kitty, bo pytanie jest, czy Hello Kitty będzie tylko taką akcją okazjonalną? Może tylko przypomnijmy, że w tym roku Hello Kitty obchodzi swoje 50. urodziny, więc jakby wszystko się też spina w całość. To znaczy, szanowni państwo, to nie jest jakby, nie traktujmy produktu jako, nie wiem, pół sezon Halloween na przykład, może w ten sposób, tak? To nie jest produkt jakby na daną chwilę, ale rzeczywiście no, nasze kule w większości, ich jakby żywotność czy system planowania danej serii trwa około roku maksymalnie. Więc finalnie no, można powiedzieć, że jest to produkt na rok 2024 po prostu. I jakby tyle. Czy będzie produkt kontynuowany? Szczerze mówiąc, no nie mamy takich informacji. Więc na razie to jest jeden element jakby produktowy, dwa wzory i no, no, gdzieś tam założeń kontynuacji tych produktów na razie nie ma. Zwróćcie uwagę, że Sanrio będzie robiło dużo akcji pewnie takich urodzinowych dla Hello Kitty, więc myślę, że to produkt warty uwagi. Szanowni Państwo, tylko jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć, że przy tym Hello Kitty rzeczywiście myślę, że nawet warto bardziej zwrócić uwagę na sam wzór tego produktu i samą jego zawartość, niż jakby marka sama Hello Kitty oczywiście jest dodatkowym plusem, ale myślę, że finalnie drugorzędnym, patrząc ale ona, na sam ona nie schemat jest tak, podania. Nie patuje tym... Nie jest wyeksponowana tak mocno też, więc to jest jakby ciekawy wzór konkretny Lola i na to w ten sposób bym raczej patrzył, niż na sam wzór jakby konkretnie Hello Kitty. Jest to oczywiście, tak jak wspominałem, plus, no ale ten plus no, gdzieś tam dodatkowy, tak? Bardziej chodzi o sam schemat taki wewnętrzny. Plus dodatni, bym powiedział. Plus tak dodatni. Jest, tak, plus dodatni, dokładnie. Piotrze, kurczę, jest takie pytanie, ile wzorów jest w kolekcji, ale powiem szczerze, że nie zanotowałam, w którym momencie to się pojawiło, ale za chwilę do tego może jeszcze wrócimy. Wydaje mi się, że jeżeli to jest, bo następne pytanie widzę, bo to od Edu Hobby, tak? Że jest, ile wzorów jest Fluffy, myślę, że to właśnie o to chodziło. Jeżeli chodzi o Fluffy Stuffies, to tutaj, szanowni państwo, jest 6 wzorów, jeżeli chodzi o małe. Ale mówimy, ile nowych, czyli tutaj... Ile nowych, to w tym sezonie kontynuujemy poprzednie wzory, więc w tym sezonie nowych wzorów nie mamy, jeżeli chodzi o pierwszą połowę roku, jeżeli chodzi o drugą połowę roku, no to rzeczywiście tych planów jest sporo na wielkości, na wzory, no ale o tym jakby, no szanowni państwo, będziemy gdzieś tam już w kolejnych webinarach rozmawiać, bo to są jeszcze plany, jeszcze to wszystko jest dogrywane, jeżeli chodzi o przyszłą połowę roku, o drugą połowę roku. A jeżeli chodzi o ten, ten temat, jeżeli chodzi o Fluffy, kontynuujemy wzory z ubiegłego roku, jest to 6 wzorów małych i 5 wzorów dużych. To jeszcze też od Edu Hobby, ile wzorów, jak już mówimy o liczbach, tak chodzi o te ubranka Rainbow High. Ile w tej kolekcji pierwszej, jakby tutaj, o której dzisiaj mówiłeś, się pojawił? Doskonałe pytanie, szanowni państwo. Zaraz odpowiem, bo szczerze mówiąc, po prostu nie pamiętam. Ale czy da się skompletować szafę, Piotrze? Czy będzie w co się ubrać? To znaczy, myślę, że tak. Ogólnie, szanowni państwo, że jest to 6 wzorów. Szanowni Państwo, w zestawie jest 12, jakby w kartonie jest 12, czyli mamy podwójnie każdy wzór, więc jest to 6 wzorów. Myślę, że skompletujecie spokojnie Państwo szafę, zakładając, będzie że tak, będzie na imprezę lalki. Będzie można wyjść. Już jak się skończy ta piżamowa impreza tych mniejszych lalek, to te duże będą mogły pójść na inną imprezę. Piotrze, pytania się skończyły, natomiast myślę, że dużo więcej można zadać Wam tych pytań bezpośrednio. Okazja najbliższa od 21 do 23 lutego w Kielcach, Kids na targach Time, dokładnie. Tam, proszę Państwa, też będzie pierwsze spotkanie naszej grupy sklepów lokalnych specjalistycznych WOW. To będzie 21 lutego o 13:30. Będzie też wykład Komagu o zmianach, jakie nam szykuje Unia Europejska w zakresie bezpieczeństwa zabawek. Naprawdę warto, bo pomysły są przednie. Myślę, że warto, żebyście Państwo usłyszeli, bo trzeba coś z tym zrobić, powiem tak. Więc się widzimy koniecznie w Kielcach.
Wiem, że MGA będzie miało też do pokazania kolejny sezon, więc jakby tym bardziej warto pójść, bo to, czego będziemy nie można się było pokazać w webinarze. Tak. Dokładnie, będziemy się starali i udostępnić Państwu wzory, o których tutaj dzisiaj miałem, i to przede wszystkim, no bo najbliższy sezon dla nas rzeczywiście to jest pierwsza połowa roku, no ale będziemy się starali też zapowiedzi przynajmniej dotyczące przyszłego sezonu Państwu przekazać. Jak zwykle Piotr na jednym wydechu, ja nie wiem skąd u Ciebie tyle, taka pojemność, jak tak powiem, że tych informacji masz tyle, że po prostu możesz mówić i mówić. Ja Ci gratuluję i zazdroszczę. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. No, mam nadzieję, że to gdzieś tam Państwu pomoże przy dalszych działaniach, przy planowaniu kolejnych jakby działań handlowych. W razie pytań, tak jak wspominała tutaj już Dorota, czy podczas targów, czy indywidualnie do nas serdecznie zapraszamy, udzielimy wszelkich odpowiedzi i postaramy się jak najlepiej, najpełniej doradzić. Dokładnie. I więc się widzimy, a jutro się widzimy z Lidią Hedzielską i firmą Bayer Design. Życzę Państwu w takim razie pięknego, pełnego miłości dnia. No i przede wszystkim słońca, bo to myślę, że to wszystko podbija. Wszystkiego dobrego i dziękuję za dziś. Do widzenia. Kapitalnie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia.